Cześć. Dzisiaj kolejny crate od Deckmaniacs. Rozpakowanie w tym miesiącu trochę opóźnione, ale jest, czekał, także spokojnie. Dobra, lecimy, zobaczymy co dla nas twórcy przygotowali w tym miesiącu. A przygotowali dla nas papierek. Dobra, dziękuję, dobranoc. To było na tyle. Nie, na żartuję. Lecimy. Crate standardowych rozmiarów, więc jakichś super wielkich niespodzianek nie ma się spodziewać. Stawiam na boostery. To chyba tyle. Chyba, nie wiem, coś małego, może jakieś koszulki, czy też może dużo dzieci. Dobra, patrzymy. 3, 2, 1. I są koszulki, i są boostery. I coś tam jeszcze jest. A, jest to. Okej. Okay. Deck bull. Boulder deck case. 100 plus. Ok. Easy opening. Czyli taki deck boxik na 100 kart. Czyli akurat na Commandera. Easy. Easy, easy. Dobra. Czyli mamy to. Do tego mamy koszulki. Także lony. Okay. Zielone. Dobra. Czyli szukamy wszystko pod Commandera. I o, zmieszany zestaw boosterów. To jest fajne. I mamy tak. Jeden booster Terminarii. Jeden Pixelana. Jeden z Divalsów. I cztery z Corseta. 2019. Dobra, no to co? Lecimy dalej. Krótkie cięcie, przygotuję sobie wszystko do boju. Sobie chyba rozwalimy te boosterki. Dobra. Już tak się przyzwyczaiłem do tego, że tu w większości tych crate'ów były boostery z tego samego setu. Teraz się zdziwiłem trochę, ale w sumie a dobre wyszło. Bo właśnie będziemy mieli trochę różnorodności. To co, M19 sobie na koniec zostawimy. No rzeczywiście, tak jak były przesłane, to tak będziemy otwierać. Dobra, polecimy. Najpierw Dominaria. Okej. Lecimy. Będzie Drage. Znaczy generalnie bym proponował pomijać te komony, żeby to nie trwało znowu jakieś pół godziny. Żebyśmy trochę szybciej załapać. O, już mamy. Chainer Dorment. Pierwszy uncommon. A nie, Fight with Fire był pierwszym. Przepraszam. Okej. Okay. I naszym razem będzie w takim razie Arwede Kurset i... Multicolor. A nie, czerwony. First Eruption. Saga. Okej. Okay. Saga, Swampa i Saproninga. Tutaj gdzieś leży na razie. To jest kalanka. Trzaśnimy. A co? My nie możemy? Queen's Agent. Okej. Wyszły Conquiscador. Verdant Rebirth. Sheltering Light. I rarem będzie Phantom Fleet Captain. Wookie. Phantom Fleet Captain. Plains i token Vampira. Ixalan.
żaden nie trafił. Ach. O, zdarza się. Nie mamy pika. Moment of triumph. Mhm. Sklejon. Evolving Wilds. Endless Raptor. 3-3 za 2 z Vigilancem. Tak, to jest to fajne. Slippery Scoundrel. Mhm. Sky Marshal Aspirant. I czerwony her. Silvercraft Ferocidons. A żebym nie musiał prawie. Dobra, udało mi się oddzielić. Okej. Okej. Tu mamy właśnie kolejnego. Haha. Mountain. I Token Treasure. No, jakoś tam to tak specjalnie to raczej chyba tak nie wygląda. Ale za to jeszcze mamy 4 z Corsetta M2019. Exclusion Mage, Poison Deep Archer, Gasbark Twins i niebieski Metamorphic Alteration. Dobra, Woodland Stream. To w sumie można też to do tego dorzucić. Alteration wyrzucę. I Token Doptera. Ani żadnej folii, ani żadnego Mythica. Co tu się dzieje? Chociaż ten też jest w miarę fajny. Dobra, Goblin Motivator. Piu, piu. O, Lightning Strike. Fury Finish. Recollect i Lena Selfless Champion, legendarna kreaturka, Human Knight. I gdy wchodzi do gry, tworzymy sobie soldierów, bla 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 bla. Cinder Barrens i Token Knighta. Nic specjalnego, zostały 2 boostery. A tu nic ciekawego jak na razie. Tak super, ciekawego, znaczy żadnego mitika, ani żadnego foliowanego. Rara, nic. Nie poznają. Dobra. Gutter Snipe. Double Cast. Make a Stand. I naszym przedostatnim rarem będzie Predicious Growth. Enchant, który daje plus 7, plus 7. O, i Plague w końcu się pojawił. Normalny land i Token Knighta kolejny. No co komu tyle Knightów? To alternatywny Knight. Myślę, że dał. Dobra, ostatni booster. Duchy zombie. Piu, 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 piu. Cokolwiek nie będzie, to się cieszymy teraz. A będzie dobrze. Albo będzie bardzo źle. Switcheroo. Psychic Symbiont. Skelet Animator. I ostatnie. Thai Master Top Trist. Mhm. Okej. Okay. No dobra. Niech będzie. Wybaczam mu. O, i Token Bestii. Spoko. Bo mam za mało jeszcze. Także spoko. Okej. Okay. Także w sumie w tym miesiącu zero foliowanego. W naszym krajcie Prodigious Growth, Lena Selfless Champion,
Metamorphic Alteration, Silverclad vs. Sidons, Phantom Fleet Captain i First Eruption. Tak wymieszane trochę rady. W sumie fajnie. Nawet mnie to cieszy, chociaż jak dawali w jednym zestawie, to można było sobie zrobić do Sealed Decka. Ale też nie ma co narzekać, bo nie jest aż tak najgorzej. Dobra, to co? Żegnam się z wami i zapraszam na kolejne filmiki. Póki co, trzymajcie się.